OpenAI stworzyła bestię o nazwie Sora. I to nie kolejny bohater z filmu Marvela, ale nowy model generujący filmy. Wraz z nią możemy przekroczyć granice wyobraźni i wejść na terytorium kreatywności maszyn. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale takie mamy czas. Ale zanim rozstrząśniemy etyczne i filozoficzne kwestie tej technologii, pozwólcie mi pokazać kilka przykładów. Zapomnijcie o nudnych, generycznych filmach AI z przeszłości. Model OpenAI o nazwie Sora. Jest w stanie generować realistyczne, kreatywne filmy o długości do 60 sekund na podstawie krótkich opisów tekstowych. Ale to nie wszystko. Model Sora potrafi również generować filmy w różnych stylach, od realistycznych po abstrakcyjne. Tworzyć filmy w poziomie i w pionie w rozdzielczości full HD, czyli w dość dobrej jakości. Przesyłać zdjęcia i tworzyć na ich podstawie krótkie filmy, tworzyć nieskończone petle jakichś działań, na przykład jazdy rowerzystów. Potrafi na przykład łączyć filmy ze sobą, na przykład płynnie zmieniać takie coś, jak widzicie teraz, kiedy mamy obiekt dron latający tutaj pomiędzy tymi budowlami. I zmienia się płynnie w motyla i wygląda to rewelacyjnie. Możliwości tego modelu są naprawdę imponujące. Już teraz można tworzyć za jego pomocą krótkie filmy promocyjne, teledyski, a nawet filmy edukacyjne. Aż jestem zestresowany, co będzie dalej, bo ta technologia rozwija się tak szybko. Ale co z przyszłością? To co widzimy dzisiaj, to tylko początek. Wraz z rozwojem technologii sztucznej inteligencji, filmy generowane komputerowo będą stawały się coraz bardziej realistyczne. I coraz bardziej dopracowane. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o modelu Sora i zobaczyć więcej przykładowych filmów, koniecznie obejrzyj prezentację OpenAI. Link do prezentacji wstawiam na dole w opisie filmu, jak również pod filmem jest w komentarzu, także możecie kliknąć sobie zobaczyć. Co wymyślić o tej technologii? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzu, bo szczerze mówiąc bardzo jestem ciekaw opinii osób, które zobaczyły te filmiki, które powstały przy użyciu właśnie OpenAI i dokładnie przy użyciu Sora. Pamiętajcie, że ten model jest wciąż w fazie rozwoju, więc nie wszystko jest idealne. Istnieje ryzyko nadużyć tej technologii, i ważne jest, abyśmy byli świadomi zarówno możliwości, jak i zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. A oto kilka etycznych i filozoficznych kwestii związanych z technologią generowania filmów przy użyciu sztucznej inteligencji. I na przykład kwestie autentyczności i prawdziwości. Generowane przez AI filmy mogą wprowadzać ludzi w błąd, ponieważ trudno jest na tą chwilę odróżnić je od rzeczywistych nagrań i to może rodzić pytania o to, jak ludzie będą odbierać i interpretować treści, które mogą być sztucznie tworzone. Dodatkowo kontrola i odpowiedzialność. I tutaj zadajmy sobie pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za treści wygenerowane przez AI? Czy twórcy programów AI są odpowiedzialni za potencjalne konsekwencje społeczne, moralne i prawne wynikające z wykorzystania tej technologii? Wraz z rosnącą zdolnością AI do generowania filmów pojawia się pytanie o to, jakie miejsce pozostaje dla ludzkiej kreatywności w przemyśle filmowym. Czy maszyny zdominują ten obszar? A jeśli tak, to co to oznacza dla twórców filmowych? I teraz jeszcze jedna rzecz. Prawa autorskie. Kto jest właścicielem praw autorskich do filmów wygenerowanych przez AI? Czy są to twórcy programu? Użytkownicy, którzy dostarczają dane wejściowe? Czy może sama maszyna? To pytanie warto sobie zadać w kontekście tego, co się dzieje i jak szybko się dzieje. Kolejnym pytaniem to jest bezpieczeństwo i prywatność. Zbieranie dużych ilości danych, które są używane do trenowania modeli AI, może rodzić obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Jakie są ryzyka związane z nadmiernym wykorzystaniem danych w celu generowania treści filmowych? Rozważanie tych kwestii jest kluczowe dla zrozumienia pełnego wpływu. Jaki technologia AI może mieć na przemysł filmowy i społeczeństwo jako całość? Powiem szczerze, myślałem, że to przyjdzie za rok, za dwa, czy może nawet za pięć lat, czyli jakość filmów, która będzie tak obiecująca i tak niesamowita, że nie będziemy tego rozróżniać. A miesiąc później, od mojego pierwszego zastanowienia się nad tym tematem, mamy OpenAI i Sora, i powiem szczerze, czapki z głów dla nich, ponieważ jeśli w tym tempie będzie się to rozwijać, to strach pomyśleć, co będzie za kolejny miesiąc. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych produkcjach, które zostały stworzone przez OpenAI. I szczerze mówiąc, bardzo jestem ciekaw właśnie tych opinii. Na dzisiaj to oczywiście wszystko i żegnam się z wami. Także miło było, ale się skończyło. Cześć.